O Tannenbaum, wir treuen deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, śpiewaj ze mną! Widzę na 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 ta 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 ta. Spóźniłeś się 45 minut. Mam dla ciebie fantastyczny, cudowny prezent, cudowną zawartość. Nie wiem, czy zasłużyłeś, byłeś grzeczny? Wiesz, jak to bywa w tym roku, nie? Tu jest. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wiktorze. W tej czapce jest minimalnie cieplej, jak się jej nie ma na głowie, ale to już szczegóły. To bez dyskusji bierzesz numer 4 w takim wypadku. O, jakie fantastyczne menu! Powiem ci, mam dwóch zawodników, mam dwie ikony, ale nie wiem, z jakiej są narodowości, nie wiem, z jakiego klubu teoretycznie, bo grafika Electronic Arts mi nie pozwala zobaczyć, bo mam jakieś białe diamenty pod nimi. Ja mam, chłopie, trzy ikony do wyboru i mam Megan Rapinoe, niestety, do wyboru, więc... Zacznijmy od eliminacji. Co? To jest, no, tak klasycznie zacznijmy, tak w ogóle... No dobra, ale taki, no to takie klasyczne mogłoby być, no dawaj, no. No to trzy. Wspaniały wybór, dziękuję ślicznie. Cztery. No to dwa. No i eliminujesz pięć, bierzemy jeden, lecimy dalej. No, Asor, teraz ty. Jesteś pewny? Jestem w 100% pewny. Jaki to jest szrot! Wyrenifery! Kurwa! Co to jest za gra? No nie! Dobra, lecimy. Nie chce mi się. Dobra, oglądamy dalej, co jest. Jasne. Teraz mam dwa diamenty, ale na środku i na czwartej pozycji. Jaki to teraz jest jakiegoś, strach. Jakiś kilo teraz będziesz mógł złożyć chyba. No niestety nie wiem, jaki Larson ma playstyle, bo mam 500 białych diamentów na playstylach. Niestety nie dowiemy się, ale lecimy dalej. Srot, ja pierdolę. Jest, kolejne dwa tutaj diamenciki. U ciebie chcesz piątkę? Nie, ale nie chcę. Ale weź ją, święta są, wszystkiego najlepszego. Nie chcę tej piątki, weź mi dwójkę. Ale czasami dostajemy skarpety na Boże Narodzenie. A ja już mam dużo skarpet. To nie obchodzi, wiesz, mam jeszcze jedną więcej. Starą, śmierdzącą, spulchniałą i zwęgloną. Okej, mam tutaj zawodnika. Ale muszę... Jaki ma playstyle? Ej, w ogóle mi wszystkie playstyle zniknęły, ty. Może w ogóle zniknęły playstyle z gry? Ja na przykład... Nie, mam jeden playstyle tutaj. Nie, szczerze ci powiem, jedynka to nie to. Jedynka to nie to, okej. A dwójka? Lepiej. Czyli ale niewiele. Bliżej jestem. Tak, jesteś bliżej. No to piątka. Bullseye! No to jedynka jednak. Kurde, pozycja to jest chyba środkowy pomocnik, ale nie widzę, bo dwa duże diamenciki mi zasłaniają. Chcę zobaczyć, czy kurwa oni mają playstyle złoty, ja pierdolę. Może będzie war... okej. Okay. Weź mi kartę, ja mam gówno. Ja też mam gówno w sumie, no, też mam same to dwa se weź. Czyli dwójka. Okej, okay, mam cztery diamenciki! Teraz różnie, teraz nie pokazało mi... Okej, okay. Cztery osoby nie mają imion. Mam Oxlade Chamberlain, to jest jedyny, który nie ma diamentów. Okej. Okay. A może to on nie ma diamentów, dlatego że on jest diamentem? Na przykład McTominaya, Inform, świetny zawodnik, bramkostrzelny, zaraz obok kuzyn, czy tam brat mniej bramkostrzelnego napastnika United z Danii. Wymieniam trójkę na piątkę. Dobra. Kurde, kolejny diamencik mi się pojawił. Ale wiesz co? Diamenty zasłaniają mi środkowego obrońcę. I wskazują mi, żebym go wziął teraz. Powinienem go nie brać. A weźmiesz mi kartę kiedyś? Samolubie jebany? Jeden. Albo nie. Cztery. To ja też mam gówno znowu. O, czekaj, tu będzie coś dobrego. Ja pierdolę. Okej, mam tak, mam cztery non-rare i Militao do wyboru. Jak trafisz w niego, to będę naprawdę pod wielkim dobra, wrażeniem. Ja mam 5 złotych kart, no, wszystkie gówniane. No to weź trójkę na przykład. Masz 20% szans masz, słuchaj. Jak to zrobisz, to będę... No to dwa. Trafiłeś w Militao. Nie. Tak. Ale to mogę... Już go wziąć? No nie, no. Czekam. No to weź go. Czyli Militao z dwójeczką. Tak jest. To nie był Militao z dwójeczką niestety. Niemożliwe. Zróbmy eliminację. Ale ostatniej szansy. Chciałbym ci polecić klasycznie raz za 3-4. Ale tego nie zrobię. Bo wyeliminuję ci najpierw trójkę. Potem czwórkę. Już dobrze wiem, do czego to zmierza. Potem jedynkę. Wow. I potem dwójkę. Nikt się tego nie spodziewał. Absolutnie. 5-4-3-2. Ja mam bramkarza aktualnie. I kolejny diament! Woo! Już mam cztery! Ale fajnie, ale wiesz co? Diament pokazuje mi, że mam wziąć czwartego zawodnika na rezerwie. Jest Robercik. Jest na przykład twój kolega. Jest mam też skip. Masz za trudny skip, ja nie mogę się z tobą jakoś...
pobawić w tym drafcie. No nie możesz, bo nie możesz, bo najlepsza karta 84, ale ona jest, nawet nie widzę jak się nazywa. A czy już wiem jak się nazywają. Co zrobiłeś? Psiknąłem. A. Na chorobę. Tak myślałem. No jak masz gówno, to pff, nie wiem, piątka? No skip mam! To piątkę weź. Ja przed nie mam skipa, ja mam 5 specjalnych kart. O! To ja teraz zauważyłem! Mbappe! Nie widziałem jak się nazywa przez diament! Dożył! Kylian Mbappe! Dalej! Kylian Mbappe! Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? Ile bym dał, żeby też mógł tak drzeć mordę w swoim mieszkaniu? Naprawdę, chciałbym mieć takich sąsiadów jak ty. Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna, Olafie? Burger wołowy. Mhm. A jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? Czemu burger wołowy? Jaka jest puenta tego? Jest jakaś puenta tego żartu? Czy tak się po prostu napiesecznie, tak jest taki stół? I tam jest burger, tego obok grwal, jakieś frytki, nie wiem, Big Mac. Tak to wygląda, tak? To jest typowa dieta piaseczna. Nie, to są potrawy wigilijne i w różnych zakątkach Polski są różne te. U nas zazwyczaj na przystawkę podaje się sushi, a na główne danie jest burger wołowy. Moją ulubioną potrawą? Białko WPC, smak kokosowy. Jakby ostatnie danie, to jest przystawka? Co to jest? Tak, to się wsypuje do barszczu, się miesza i się potem pije. I to dobre jest? Fantastyczne, musisz spróbować. Wiesz co jest gorsze od tego białka? Co jest gorsze? Na wigilię? Z tym się akurat nie jestem w stanie nie zgodzić, powiem szczerze. Ale możesz mi wziąć kartę, bo mam na przykład mam trzy fantastyczne wybory. Trzy albo dwa. Wow. Taki jestem. Tak wszystkiego jest. Najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, spokoju w życiu. Samych wspaniałych ludzi, szczęścia w rodzinie. Z czego ci jeszcze mogę życzyć, no? Jeszcze potem ci będę składał życzenia na bieżąco, ale żeby ci się w życiu wiodło. Dziękuję ślicznie. Z tej okazji weź numer 1 albo 5. Jeden albo pięć. Ostatecznie. Ostatecznie. Jeden albo pięć. Jaki on ma styl gry? To kolejny diament mi się pojawił. Ja wezmę najpierw kartę z rezerwy, którą wskazuje mi diament, bo diament wskazuje mi tą kartę. Mam pięć złotych kart aktualnie. No to sobie weź trzy. I mi diament wskazał... No i wskazał mi na diament! Wskazał mi na diament! O Boże! Jak mi ją weźmiesz, to chętnie się podzielę z tobą jajkiem w to wigilię. Podzielisz się jajkiem w wigilię, okej. Okay. Tak. Może eliminację raz zrobimy? Trzy. Nie! A już za późno. Cztery. Dwa. Jeden, bierzemy pięć. No ja się zżygam zaraz, no ja pierdolę. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Śmiecio! Potężnego, o mój Boże. Potężne rzeczy bardzo, okej. Okay. Oj, mam coś fajnego. Ja właśnie nie mam, to jest ten problem już. Weź sobie dwójkę. Zmienioną na... Dwójkę. Takie są z nim nagrania, nie? Że jego nie ma pół godziny, a potem mówi, że to ja się spóźniam, a widzicie dobrze, że to jego nie ma, a ja jestem. Dzisiaj to samo. Kurwa, telefon mi spadł. Taylor, yes. On chyba kiedyś był w tym drafcie i fajnie się spisał. Ja mam syf. Dzisiaj draft jest taki nieskomplikowany. My tutaj nie robimy jakichś wielkich, bo są święta. Nie ma co komplikować sobie sytuację. Chcesz trójkę? Śmiało. To weź jeden. Czyli jedynka. Nie, dwa. Czyli dwójeczka. Pięć. Piąteczka. Cztery. Czwóreczka. Trzy. Trójeczka. Dwa. Dwójeczka. Pięć. Piąteczka. Jeden. Jedyneczka. Trzy. Trójeczka. Dwa. Dwójeczka. Cztery. Czwóreczka. Pięć. Piąteczka. Ja weź sobie jeden. Czy jedyneczka. Może dwójkę weź. No to dwójeczka. O, piątkę możesz wziąć teraz. No to piąteczkę bierzemy. No to teraz cztery. No to czwóreczka. A trójki nie było dawno, nie? No to trójeczka i lecimy dalej. Okej, okay, jedynka może być spoko. Czy jedynka. O, dwójka. Teraz dwa weź. No to dwójeczka i lecimy. A piątki nie było dawno. To piątka. Z chęcią wezmę piątkę. Number four. Czwóreczkę również z chęcią przygarnę. Nie, to trójkę. Czyli trójeczka. Albo wiesz co, może jeden. Jedyneczka? Dwójka będzie lepsza. No to dwójeczkę bierze. Wiesz co, piątka i leci. Dobra, dawać piątkę. Dobry wybór. No. O Jezus! Nie... Ja mam skip. Kończy, to się fatalnie... Skip mam, zbanie! Weź sobie trzy. Ja mam... Jest, ja mam jedno za jednego zawodnika. Mam. Zrobię ci eliminację ostatniej szansy, twoje ulubione. No dawaj. Pięć! Jeden. Trzy. Cztery.
Czyli bierzemy dwójkę. Mówię, że możesz tą czwórkę zmienić, ale nie musisz. Nie, już zostanę przy czwórce. Zresztą powiem ci, teraz jak tak patrzę na ten draft, fakt, że pojawił mi się kolejny diament i już jest bardzo dużo tych diamentów i nie za bardzo widzę środka pola. Ale ten draft nie jest taki zły, że jakby obronę mam gówniano, ale to tyle, chyba żeby teraz coś weszło do środka pola. Jak na przykład Frankowski i Cash, no właśnie to chciałem w tej piątce. On ma, jakie on ma pozycje? Aha, kurwa, nie zobaczę, jakie on ma pozycje. A nie, ma! Dobra, okej. Oj, on by się przydał! Zrobić, o Jezu, on by się przydał! Szansy. Zróbmy zwykłą eliminację. Zwykłą. Oj, zwykłą. Wszystkiego najlepszego. No dobra, to zwykła. Pięć. Trzy. Cztery? No, mogło być lepiej, ale... Ale Dudka mam na tym, na piątce. To ja ci poradzę, no. To nie jest, ale Dudka to nie mam jest na piątce, serio. Ale są święta! Śmieciu! Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale nie wygrywasz tego meczu! Teraz co, jesteś na losing streak? Pokaż mi, Oblak! Czterech, niedobrze! Hojlund, Julii, oj, o kurwa. Oj, o wow. Co to było? Takie karty wybrałeś, no co? Ten gol strzelę ci bez kamerki! O człowieku! Nie, no nie mogę się skupić, ty. Zrzegam się zaraz. Weź wyjeb. Nie. Pa, dla widza. No ale to było... Karny! Ale możesz już wybić na aut? No to wybij. Nie wybijam na aut, człowieku, nie da się teraz! No wybij na aut! No aut wybij, no co ty robisz? No wybij, nie ma kamerki, nie widać mnie, człowieku, no! No próbuję wybić, ale mnie blokujesz ciągle! Żałosne. No Jezus Maria, święta są naprawdę, Alvin! Żałosne. Wybijesz? Wybijesz to czy nie? Brawo. Dobra, no w końcu. Czekaj. Oj, fajne, prawie strzeliłeś. Ale meczycho, co? Dla koneserów. Yes. Może w ogóle, może człowieku, skipnijmy od razu do przerwy. Nie ma co oglądać tej pierwszej połowy. Oj, byku! Jokal grał! Wszystkiego najlepszego z własnego jajka! Kurwa, nie. Ja pierdolę. Ale okej. Mocne wyjście z piłką. Wszystkiego najlepszego, Alvin. Dużo zdrowia, szczęścia, spokoju w rodzinie. Pamiętaj, czekaj, ale czemu nie zostawiłeś? Nie, na pewno. Jakub, ty jesteś szmatą, Boże, nie wierzę w to. Naprawdę, granice są przekraczane z każdym kolejnym odcinkiem. Są święta! Co?! A KONIE MA DOBRE FAUSZE! Strzałem parshota, jak on nie ma parshota. BANG! To jest czerwona kartka. Po co przerywał od razu? Po co? Jak porobiony. I bez kani. Święta są! Jesteś ready? Dobra, pusty kofa? Śmiało. Wesołych świąt. Strzelam w środek. Gdzie strzelasz, Alvin? Kłamałem. Strzelam w środek. Dobra. No w środek, no jak środek to środek. A, środek to prawda. To prawda.
Środek, nie? Co tam? Strzelam w środek! Kurde, myślałem, że jednak to zrobię drugi raz. No więc trzeba w środek chyba, nie? Czas najwyższy. A właśnie coś tak się zastanawiałem do końca, nie? Wszystkiego najlepszego! Śmierciu! Alvin. Strzelam w środek. O kurwa, nie zdążyłem strzelić. O Jezu. No nic, miło było. Ale no już skończmy ten odcinek chyba, co? Piłka Zanetniego chyba jeszcze do tej pory gdzieś tam po stadionie się tam...